Drodzy Państwo, mamy kolejnego gościa, ale za chwilę zajrzymy, bo wiemy, że nasze siatkarki walczą. Zobacz, Igor, Holenderki postawiły mocno. W drugim secie prowadzą 21-20, no ale wróćmy do nas, do pływania. Znam Cię, Igor, tyle lat. Pamiętam Cię jeszcze jako juniora. Z dużymi sukcesami wchodziłeś na arenę krajową z medalami Mistrzostw Polski Juniorów, ale również i z seniorą. Trochę krwi upsułeś, ale wiem, że masz również sukcesy międzynarodowe jako junior. No na pewno są jakieś tam medale Mistrzostw Świata Juniorów, może jeszcze juniorów na Pucharach Świata, więc trochę tego jest, ale jeszcze przede mną najważniejsze starty. No tak? Właśnie, ten najważniejszy start dosłownie za kilka miesięcy. Już miałeś przesmak Igrzysk Paralimpijskich w Tokio. Co z tego najbardziej pamiętasz? Akurat z Tokio pamiętam bardzo mało, bo był duży stres. No i w ogóle takie nietuzinkowe zawody. Nie wspominam też za dobrze, bardzo słabe wyniki miałem, trochę się, można powiedzieć, przygotowanie na pewno miałem dobre, ale może stres mnie zjadł, może coś innego, tam mieliśmy analizę z trenerem, już nie będę może o tym mówił, bo to można godzinami opowiadać, ale no nie wyszło, liczę, że teraz wyjdzie dużo lepiej. No myślę, że z Wojtkiem jeszcze porozmawiamy, bo masz pewnie na uwadze Wojtka Zajdla, trenera swego czasu kadra, teraz reprezentant, trenera Startu Wrocław. Wiesz co, porozmawiajmy o tym, jak to się zaczęło, to twoje pływanie. Od czego? Kto cię zaraził, kto cię namówił? No to na początku, jak u wszystkich pewnie, rehabilitacja, ale to bardzo krótko, bo no, tak około do 12-11 roku życia. No a potem gdzieś tam zapragnąłem być na równi z pełnosprawnymi, gdzieś tam odpadałem zawsze w takich konkurencjach typowo jak piłka nożna czy jakieś biegi, skoki, a w wodzie zawsze mi to wychodziło. Gdzieś tam najpierw pływałem w Juwenii Wrocław z pełnosprawnymi, potem w starcie, no i sprawiało mi to przyjemność, czułem się taki jak wszyscy, nie musiałem się czuć odmienny. Może to nie było dobre na początku, ale kiedyś potrzebowałem się tak czuć i to mi sprawiało właśnie taką Igor, satysfakcję. Nie uwierzysz, jest to bardzo ważne. Każdy z nas, ja z wami rozmawiam od kilku lat i wiem, jak szalenie jest ważne przy naszej niepełnosprawności, żebyśmy się poczuli pełnoprawnymi, nie tylko obywatelami, ale pełnoprawnymi kolegami, koleżankami. I kiedy okazuje się, że w tej czy w innej konkurencji, dyscyplinie, mało tego, że moja niepełnosprawność pewnie, że mnie ogranicza, ale że mogę dorównać do pełnosprawnego, to daje ogromną satysfakcję. No, czy pamiętasz taki swój start, kiedy jeszcze nie byłeś w naszym środowisku i startowałeś z pełnosprawnymi? Czy pamiętasz taki start, który wywarł na tobie ogromne wrażenie? Pamiętam parę startów, było parę takich ciekawych. Nawet udało mi się kiedyś medal zdobyć na zawodach pełnosprawnych, to jeszcze w podstawówce, to prawda, ten poziom był trochę inny, ale no, pamiętam to do dziś i na pewno jest to medal, który zostanie ze mną gdzieś tam. Na długie lata. Tak, tak. Igor, ktoś mówi, że pływanie to jest taka mordercza dyscyplina, ściana. Na szczęście 50 mamy coraz więcej w naszym kraju, ale to nie jest łatwy trening. No nie, na pewno nie, bo po pierwsze dużo tego trenowania. Po drugie, no nie jest to zbytnio komfortowe, nie pogadam się na treningu, nie poglądam widoków, tylko widzę kafelki, tak? W jedną i w drugą pływam. Ja też nie ukrywam, pływałem dłuższe dystanse przez jakiś dłuższy czas, więc no tego kilometrażu musiałem napływać. Pamiętam treningi po 14 km dziennie, jak jeszcze musiałem raz, pływać. Jeszcze raz. Że dziennie musiałem przepływać po 14 km. Drodzy Państwo, mam nadzieję, żeście słyszeli. 14 km dziennie zawodnik z niepełnosprawnością. No i to nie był wyjątek, tylko to już były takie okresy, że dzień w dzień musiałem tyle pływać. Igor, znam Cię tyle lat i najbardziej mnie podziwiasz. Nie wiem, czy to jest szkoła Mirka, czy to jest Wojtka Zajdla. Nie wiem, szkoła wrocławska. Uwielbiam Was komentować, kiedy są dłuższe dystanse i wiem, że ostatnia 50 będzie lepsza od tej pierwszej. Jak to robicie? Kurczę, no to już trenerów trzeba pytać. Na pewno to nie jest jedna szkoła. No u nas wszyscy się składają na ten jeden sukces. No i też zawodnicy są ważni, bo no jak jest paru dobrych, no to rywalizujemy zawsze na treningach i to potem się przekłada na zawody. Ile lat już z nami pływasz? Ile jesteś? Lat? No tak w starcie i tutaj na zawodach, no to będzie 11-12 lat. Coś takiego. Teraz
mało tego, że trenujesz, mało tego, że przygotowujesz się do Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, no i tak na marginesie, dzienny trening to ile kilometrów? No teraz mnie, bo trochę teraz są też inne przygotowania pod inne cele. Ale kiedy był ten największa objętość tego, ile miałeś kilometrów? No to też tam jakaś 11 się zdarzała. Ale trochę mniej pływam, bo mówię, no 400 już nie pływam, tak. Bardziej stawiam na 100 delfinem. Czyli szybkość. Więc ten trening bardziej też na siłowni. Zacząłem dużo więcej trenować. Stawiam na to. W tygodniu jakby miał tak policzyć, ile godzin poświęcasz na treningi? W tygodniu? Pewnie każdego dnia. No tak, no dwa razy dziennie. No. Około tam 4 godzin dziennie. No 4-5, bo to na siłowni czasami trochę się zasiedzę, więc... I powiedz mi, jak łączysz? Przecież studentem również jesteś. No w tym roku dziekanka. A tak, no to trzeba jakoś połączyć. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Czyli Paryż jest teraz zdecydowanie priorytetem. No jest, jest na pewno. No studia mi nie uciekną, tak? Trener Wojtek tak zawsze mówi, że właśnie uczyć się mogę zawsze. Mam 40-50 lat. A sport nie poczeka. Ja powiem ci, że ja poszedłem na studia, kiedy skończyłem karierę wyczynowego sportowca w wieku 40 lat. No właśnie. To poczeka i na pewno te lata mogą zaczekać. A pływanie nigdy nie zaczeka. I jest o tyle też takim ciężkim sportem, że no szybko się kończy, tak? Tak. Bo ciężarowcy na przykład, czy piłkarze mogą dużo dłużej wytrzymać w tym sporcie. Tu jednak wytrzymałość, tak jest. Co jest dla ciebie tym motorem napędowym, że ciągle ci się chce? Może uzależnienie. Ale to jest piękne, drodzy państwo, uzależnienie sportowe, najpiękniejsza, no chciałoby się powiedzieć, no najpiękniejsza cecha, uzależnienie sportowe. Może tak, ale no z jednej strony właśnie uzależnienie takie od rywalizacji, od trochę też adrenaliny, jednak są te bodźce. Z drugiej strony jakieś takie nawyki. Nie mam już czegoś takiego, że myślę, czy pójdę na trening, po prostu idę. To tak, jest automatyzm. Jakieś śniadanie, czy jem obiad, czy na przykład wstaję rano. No przyzwyczajenie, więc to też nie jest kwestia, że to jest dla mnie coś ciężkiego, bo po prostu jest to nieodłączna część mojego życia. Jak się zaczyna od gdzieś tam młodego wieku, no to zostaje, tak? Podpatrujemy, Holenderki 24-20, no wszystko wskazuje, że drugi set będzie dla Holenderek, ale jeszcze nie postawiona jest kropka. Okej, wiemy, dziekanka, bo teraz Paryż jest najważniejszy. Czy te swoje wyniki, tę swoją ciężką pracę, czy masz kogoś, komu dziękujesz, komu dedykujesz? No, czy dziękuję, dedykuję? Dużo jest takich osób na pewno. Na pewno, bo wielu... No mamę mogę tu wyróżnić i będę zawsze wyróżniał. No, mamę pozdrawiamy. To jest mój psycholog, dietetyk, kucharz i kiedyś kierowca. Jak się dowoziła mama na treningi, tak, pewnie. No kiedyś jak nie miałem auta, teraz na szczęście mam, no to woziła przecież mnie na każdy trening. No to ile ona siedziała na tym basenie. No tak. No tak samo. No trener wiadomo, no jest ze mną od początku. Tak, tak. Gdzieś tam nie wiem ile miałem lat, z 11. No ja pamiętam cię jako właśnie małego chłopca, tak jest. No więc no nie zmieniam, kiedyś było dobrze, byłem z tym trenerem, teraz może było trochę gorzej, ale no na pewno jak było dobrze, to i będzie teraz, tak? Absolutnie. Najbliższe plany? Najbliższe plany? Sportowe, osobiste? No na razie tylko Paryż, potem Paryż. Zobaczymy. Jasne. Nie ma co się rozwijać, nie ma pośpiechu we wszystkim. Znaczy jesteś młodym zawodnikiem, myślę, że jeszcze Los Angeles, jeszcze może Brisbane. Zobaczymy. Zobaczymy też, może pojadę, zobaczymy też z jakim nastawieniem, bo teraz liczę na medale oczywiście. Mhm. Może kiedyś też będę na nie liczył, a może będę liczył na... Może fajną wycieczkę, czy oczywiście jakąś relację z innymi ludźmi. Bo to jest szalenie ważne, no bo przyszłość na pewno wiąże się już może nie ze sportem wyczynowym, ale przede wszystkim w przyszłości może jako trener? Może, choć nie wiem, czy bym miał cierpliwość, to też u mnie. Czyli nie jesteście łatwym materiałem w przyprowadzeniu? No nie, na pewno nie tak. Może trochę w innym charakterze, na przykład, nie wiem, uczyć pływać, czy coś takiego, ale czy trenerem, nie wiem. Igor, czy w swojej karierze miałeś jakiegoś idola polskiego, zagranicznego, do którego odnosiłeś się oczyma wyobraźni? Czy idola? Chyba nie. Bardziej... Znaczy wiadomo, wzorować się można było na kimś, ale czy jakiegoś takiego idola, to chyba nie. Bardziej w sportach pełnosprawnych tutaj mamy przecież wspaniałych pływaków. No Asia tak. Mendak, czy no Oliwka tak. Jabłońska. No przecież trenowaliśmy wiele razy razem. Czy to były moje idolki? Nie wiem. Na pewno dużo się nauczyłem od nich, bo to są też właśnie mądre kobiety, które absolutnie już wiele przeżyły na pewno na moje, jak byłem w tym takim początkowej karierze, jak
się wspinałem, powiedzmy, na te wyżyny. No a tak, no to w sumie chyba nie. Sam w sobie jestem sterem i okrętem, tak? Muszę zadać Ci to niełatwe pytanie, bo często Was proszę o to. Tam po drugiej stronie teraz jest wielu ludzi z niepełnosprawnościami różnymi i tak zastanawiałem się, wyjść z tego domu, spróbować. No oczywiście chodzą na tą rehabilitację mamy czasami podtąd. Czy warto uprawiać sport i ile sport Ci dał? Na pewno warto, to mogę powiedzieć. Każdy uprawia też sport z innych przyczyn, wiadomo, dla siebie. Ja na początku kiedyś uprawiałem, żeby dużo jeść. To jest plus, można dużo jeść, mieć dobrą figurę. Po drugie, może się wydaje, że leżenie jest ciekawe, przyjemne, ale no jak ja leżę godzinę, dwie, to już nie mogę wytrzymać. Muszę pójść na basen, pobiegać. Generalnie przyjemnie jest wbiegać na piętro po schodach i nie dostawać zadyszki, tak? No właśnie. Zawsze są jakieś plusy. No i dużo osób można poznać ciekawych, tak? Czyli zachęciłbyś tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy siedzieć przy tablecie i grać w grę komputerową? Na pewno zachęciłbym do próbowania, tak? No, może niekoniecznie pływania. Jest wiele innych dyscyplin. Jest dużo sportów dla każdego co innego, tak? Okej. Okay. Mistrzu, wielki szacun, dziękuję bardzo. Dzięki. Drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec, bo już widziałem Anetę Michalską-Perkowską, trenerkę Tarnowa, która pewnie za chwilę do nas dotrze. Aneta!